było dobrze. No, była przekroczona i to znacznie przekroczony rozmiar skoczni przez Stefana Krafta. No, ale w tej chwili Lindwikowi miało z tyłu skoczni i nie było żadnego zagrożenia, żeby on doleciał do 140 metra. Zobaczymy, co zrobi Halvor Egner Granerud. Czy on też już wyczerpał limit pecha? Trzeci po pierwszej serii. Trzeci w Pucharze Świata! I teraz skacze właśnie tak, jak potrafi. Genialnie, znakomicie, daleko, warunki nie najgorsze. 37,21 setnych z tyłu skoczni, może i niewielka rekompensata, 3,4, ale skoro on skacze 141 metrów, 141 metrów Halvora Egnera Graneruda, jakby cicho się zrobiło na skoczni. Wszyscy się przestraszyli, że przy takim skoczku Graneruda, ocenionym bardzo wysoko, 19 punktów, to jest najwyższa ocena drugiej rundy.